A w Europie w grupie drugiej Ukraina pokonała na wyjeździe Grecję 1-0. Oba zespoły miały sporo szans na zdobycie goli. W 22 minucie ładną indywidualną akcją popisał się Georgios Karagounis. Jego strzał był jednak minimalnie niecelny. W 28 minucie okazję do strzelenia gola stworzyli Ukraińcy. Po akcji Andryja Szewczenki i Sierhija Fiedorowa nie zdołali jednak pokonać bramkarza gospodarzy Antonisa Nikopolidisa. W 38 minucie Grecy strzelili gola, arbiter nie uznał go jednak, ponieważ Stelios Giannakopoulos był na spalonym. Z tego samego powodu arbiter nie uznał jeszcze jednej bramki strzelonej przez gospodarzy. A w 82 minucie Ukraińcy wykorzystali błąd Angelosa Basinasa i Andrii Gusin strzelił gola. Nasi wschodni sąsiedzi nie przegrali jeszcze w tych eliminacjach żadnego meczu i w tabeli mają 7 punktów przewagi nad Turkami, którzy wczoraj wygrali z